Witam, nazywam się Kapelusznik, a oto trzeci odcinek spin-offu, tym razem dotyczący rozdziału 1055. Pamiętajcie zawsze pisać pod omówieniami, co według Was pominąłem lub jaki temat mógłbym szerzej opowiedzieć. Także to tyle, zostawcie suba, lajka i zaczynamy. Zaczniemy od tematu, na który bardzo czekałem. Zauważyłem, że na Aramakiego spadła dość duża krytyka i ogólnie dużo ludzi zaczęło go lekceważyć. Takiego wrażenia nie mogłem od siebie odpędzić, przeglądając Twittera. Więc przypatrzmy się uważnie jego mocom i sile. Posiada on logię lasu i przy pomocy swoich roślin momentalnie pokonał resztki piratów bestii z Kingiem i Queenem na czele. Ktoś powie, że po tygodniu od bitwy nadal byli zmęczeni. No dobra, ale samurajów też rozniósł dosyć łatwo i sprawnie. Nie byli dla niego wyzwaniem. Nawet Yamato z królewskim haki nie zadała mu żadnych obrażeń, co świadczy o jego piekielnej wytrzymałości. Nawet podwójny laser ognia, który jest jego słabością, w sumie to nie zrobił na nim większego wrażenia. Szybko się odrodził i już ruszył do kontrataku. Dopiero świadomość możliwej walki z Shanksem, który go uderzył z królewskiego, sprawiła, że odechciało mu się pojedynku i postanowił się taktycznie wycofać. Czy miał szansę na wygraną ze wszystkimi? Oczywiście, że nie. Jednak wydaje mi się, iż admirał został zdecydowanie mocno niedoceniony. W pojedynkę rozniósł masę postaci, w tym wiele ważnych oraz imiennych. Dla mnie jest potworem i poważnym zagrożeniem. Skoro już mowa o konfrontacji Shanksa z Green Bullem, to mamy, czy to komuś się podoba, czy nie, kolejny dowód na to, iż Yonko są silniejsi od admirałów. Aramaki postanowił się wycofać, niż podjąć potencjalną walkę z Shanksem. Ktoś zapewne stwierdzi, że Aramaki już walczył z samurajami, pewnie miał świadomość, iż Luffy oraz reszta piratów może być w drodze, plus on był sam, a Shanks miał ze sobą jeszcze całą swoją załogę. No tak, ale kluczową decyzję o odwrocie podjął pod wpływem ciosu królewskim haki, więc dla mnie przeraził się właśnie z powodu haki Rudego. Nie bez powodu nikt nie chciał walczyć z Shanksem na Marineford, także Akainu stał wtedy w osłupieniu. No i kontynuujemy temat haki. Myślałem, że po Wano wszystko wiemy już o królewskim. Tymczasem Shanks potrafi kontrolować oraz strzelać królewskim na kilometry. Jestem ciekaw, ile jeszcze tajemnic to haki kryje. Podejrzewam, że tylko siłą woli Shanks jest w stanie niszczyć statki, a może i małe wyspy. Może nawet wpływać na pogodę. Musi istnieć konkretny powód, dlaczego wszyscy w uniwersum Ody tak bardzo boją się tego rodzaju haki. A jeszcze przy okazji Shanksa, zadajmy sobie pytanie, co on robi na Wano. Niby oczywiste, że przypłynął, by w końcu spotkać Luffy'ego. Drugim powodem może być reklama nadchodzącego filmu Red. I Oda wcisnął Aramakiego tylko po to, by Shanks go przestraszył swoim haki. Trochę taki filler, który można wyciąć. Niemniej, najwidoczniej też Rudy uznał, że to nie miejsce oraz czas na spotkanie z Luffy'em. Wolałby zapewne bardziej spokojne warunki. No i przede wszystkim ma obowiązki jako imperator mórz. W końcu Barto mu wjechał na jego teren i jak mawia klasyk, są rzeczy ważne i ważniejsze. Temat, który poruszaliście chętnie w komentarzach, więc podzielimy go sobie na dwie części. Pierwsza,
której opowiem o aktualnym stanie obronnym kraju, natomiast druga część będzie opowiadać o potencjale, jaki drzemie w tym kraju. Najpierw wykluczmy wszystkich piratów na wyspie i Yamato, która według mnie na 90% popłynie ze Słomianymi. Zatem posiadamy Momonosuke z potencjałem genetycznym, dosyć sporym patrząc na Odena, i kopię owocu Kaido. W tym będzie szkolony w szermierce przez innych podlegających mu samurajów. Tymczasem Denjiro, Kiemon, Kiku, Raizo, Kawamatsu oraz Neko i Inu służą za fundament obrony kraju. Do liczących się jeszcze postaci warto zaliczyć ninja Shinobu, Yakuzę i Zunisze, która ewentualnie może przyjść w razie zmasowanej inwazji wraz z armią minków na plecach. Warto też pamiętać o naturalnej ochronie kraju, postaci murów i zrekrutowanych przez Tamę użytkowników owoców Smile. Moim zdaniem ten kraj na tle wielu innych wypada dosyć dobrze. Taki pojedynczy Katakuri czy inny King nie stanowią zagrożenia. Gorzej, jeżeli państwo zostałoby zaatakowane przez całą piracką załogę takiego czarnobrodego chociażby lub zmasowaną inwazję światowego rządu. Na tym polu Wano poległoby z Kretesem. Chyba że Zunisza cały czas by stała u bram kraju. Co do potencjału Wano, jest ono potężne. Jeżeli obecna elita kraju zadba o wyszkolenie przyszłych pokoleń, to cała armia samurajów będzie nie do pokonania. Taki dla przykładu Denjiro czy Kawamatsu może nie są imperatorami, ale to nadal silne postacie na poziomie oficera Yonko. A patrząc jak wielki jest oraz ludny ten kraj, jestem przekonany, że w przyszłości może być jednym z najpotężniejszych państw przy odpowiedniej eksploatacji potencjału ludzkiego. Podkreślić jeszcze warto, że jeśli Momonosuke dobrze rozwinie swój owoc, haki oraz umiejętności szermierskie, może osiągnąć level Odena czy Kaido. Wystarczy wytrwale trenować. Także o ile teraz Wano ma ewidentne luki w defensywie, to w przyszłości faktycznie mogą być zagrożeniem, którego światowy rząd może się obawiać. Nie chcę tworzyć teorii na 1000 stron. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w krótkich żołnierskich słowach, co ja o tym myślę. Najlogiczniejszym wariantem jest to, że mury zostały wybudowane, by ochronić kraj przed zagrożeniem z zewnątrz. Najpewniej przed 20 krajami, które utworzyły światowy rząd. Dlaczego decydenci z Red Line mogli chcieć zaatakować Wano? Przypominam, że są w posiadaniu Plutona i Czerwonego Poneglyfu. To już wystarczający powód. Podejrzewam, iż Zunisza, Joy Boy czy ktokolwiek inny, kto zatopił Wano, zrobił to dla bezpieczeństwa kraju. Śmiem nawet twierdzić, że za wszystkim stoją potomkowie Wielkiego Królestwa, które 800 lat temu zostało zniszczone przez założycieli światowego rządu. Osiedlili się oni na Wano, odcięli od świata i postanowili czekać. A ród Kozukich to ich potomkowie. Stąd wśród nich ludzie tworzący niegdyś poneglyfy oraz umiejętności ich czytania, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czym jest Pluton? To jest bardzo dobre pytanie. Zakładając, że plany Frankiego byłyby fałszywe, to czym w takim razie jest Pluton? Może jakimś starożytnym potworem, który słuchałby się tylko J-Boya, albo statkiem kosmicznym w stylu Arki Enela, tylko wyposażonym w potężną broń, mogącą jednym strzałem rozpołowić Red Line na pół. Według słów Iceberga, Pluton został zbudowany na Water Seven, więc zakładając jednak prawdziwość notatek w rękach Frankiego, to przystoi przypuszczać, iż Pluton mógł być wielofunkcyjny, z ogromną siłą rażenia. Wiele osób mówi, że Franki, tworząc Sunny, wzorował się na zapamiętanych planach Plutonu. Cokolwiek by to nie było, to jeżeli kraj Wano tworzy granice, rozpęta się chaos.
na koniec ciekawostka, nie pamiętam już gdzie, ale kiedyś padła informacja, iż potomek Oza stworzył obecny kraj Wano. Ktoś z czujnym okiem już pewnie dawno spostrzegł, że każdy z regionów obecnego państwa samurajów ma inny klimat oraz pogodę. Wszystko wskazuje więc na to, że faktycznie potomek Oza połączył ze sobą kilka różnych wysp z Grand Line, tworząc dzisiejsze Wano. Także najprawdopodobniej czaszka Onigashimy to czaszka jednego z przodków Oza. Poza tym wszystkim, ja byłem Kapelusznik, zostawcie co chcecie i do zobaczenia w następnych materiałach.